No dobra, kończymy mapę. Ostatnia misja, dostawa. No tak, bierzemy logistykę. Może być. Bierzemy mechanika. Żeby było więcej kotwic i tak. I z tego wszystkiego chyba sobie wezmę cywiliana. On jest najszybszy. Dobra, może być. Najbardziej będę żałował tego, że że na innych mapach nie mam drona dostawczego, tylko tutaj jest. No tutaj wszystkie poboczniaki już porobione. Gdzie jest misja? One były chyba jakoś tutaj gdzieś, tutaj. O. Dobra, może do bazy, nie wiem. Kurczę, powinna być jakaś chorągiewka, coś powinno być zaznaczone. Dobra, zacznijmy stąd. Zapasy, tak. Aż tam. No i znowu źle trafiłem. Dobra, przenosimy się. Placówka wschodnia. No z tego wszystkiego najbardziej będzie mi szkoda właśnie tego drona towarowego. Na tej mapie byłam, następnych niestety nie mam. Odbierz zapasy. No tutaj pewnie w pobliżu jak będę, to się znacznik jakiś pojawi. Dobra, więc co, gonimy. Z tych moich wszystkich dostępnych ciężarówek to jednak cywilianem najlepiej mi się jeździ. Jest szybki. Więcej mogę na niego napakować różnego rodzaju towarów. Jest dosyć taki sprytny, jeśli chodzi o przemykanie między drzewami. Na tej mapie już wszystkie poboczniaki są porobione, więc właściwie już nie będzie sensu się tutaj cofać. No nie wiem, chyba że jakbym robił na innych mapach, nagle by się tutaj coś pojawiło, ale... Czy ja wiem? Chyba raczej się nie pojawi już. Dobrze by było się teraz zorientować, co na tamtych pozostałych zostało z takich poboczniaków, jakich specjalistów trzeba by było wziąć na kolejne wyprawy. Jak tutaj dał gazu, to zaraz się zgrać. No właśnie. Czekaj. Chyba wąwozem dalej.
jaka dziura. No dobra, jestem już na miejscu. Teraz tylko wziąć zapasy i ciekawe gdzie dalej. Jak szybko pójdzie ta ekspedycja, to myślę, że jeszcze na odcinku kolejną zrobimy, tylko że już na innej mapie. Dobra, zapasy. Raz, dwa i co dalej? Co z tym teraz dalej? Aha, tutaj i tutaj. To tutaj przy samej bazie, no to bezproblemowo się przeniosę, a tutaj dobrze by było dojechać. Czekaj, no to tak, cofamy się tutaj, zaczepię o to. Jakoś może przez te drzewa tutaj się przycisnę, zaczepię o to. Dobra. Pojedziemy tędy, taki slalom gigant, tędy, tutaj jakoś przejedziemy, tutaj, a tam się już teleportniemy. Nie ma sensu zapierdzielać taki kawał drogi stąd. Dobra, czekaj jeszcze, żeby trochę widniej było i gonimy. No myślałem, że ostatnia misja na tej mapie to będzie jakieś skanowanie terenu tym sejsmicznym ustrojstwem, ale na szczęście nie. Chociaż właściwie teraz raczej nie powinno to stanowić wielkiego problemu, bo jeśli nawet i bym miał skanować, to przecież nie stepem, tylko Tatrą. Oj, tutaj jest trochę, chociaż się przycisnę. Dobra, trochę się naprawimy. Może w końcu achievement zrobię. Ale na achievement też 2000 punktów. Dobra, gonimy szybciej z tak chciałem powiedzieć, cywilian. Spokojnie. Czekaj, tego trochę mamy za dużo. Bym chyba wymienił. To się dotankował. Dobra. Więcej nie potrzebuję. Kurna! No co jest do jasnej ciasnej? Warthog tutaj miał już problemy, bo się mało co nie podtopił. Ale właśnie ostatnio sprawdzałem w garażu, to myślałem, że ten wysoki snorkel albo do tego, albo do właśnie Warthoga mi się trafił. Okazało się, że w Warthogu w ogóle nie można zamontować żadnego snorkela. Co mnie zdziwiło i to konkretnie. A ten jeszcze... No jeszcze też chyba nie ma żadnego snorkela. Ani niskiego, ani wysokiego.
kurczę, ja nie wiem, czy ja tędy przyjadę. Dobra, no popróbuję, ale... Ale oj, cienko to wygląda. Bardzo cienko. A, jeszcze zakaz lotu, super. No, bardzo cienko, czekaj, może tutaj jakoś bokiem, bo tutaj... W lewej to no nie ma szans. O, chociaż ty, może między tymi drzewami się przycisnę. No, jakoś przejdzie. Dobra, jesteśmy. Jakiś krzaczor. Mam taką jakąś dziwną ścieżkę, gdzie to mnie, którędy to prowadzi. No w sumie nie ma lepszej niestety. O, będę leżał, zaraz będę leżał. Nie widziałem, że tu jest jakieś położone drzewsko. Dobra, ale się przycisnę. Jedziemy, szybciej, szybciej. Aha, tak, akurat. Cieć. Aha. Jeszcze raz, aha. Naprawdę wylądowałem na boku. Kurna, no same jakieś dziury takie, że hej, no. A tutaj się nie da jakoś... Nie no, gdzie do jasnej, ciasnej, przecież tu tak drzew nasadzili, że nie ma nawet opcji. No, jeszcze się zawieszę na środku, jeszcze lepiej będzie. Dobra, może jakoś się wykaraskam, czy się nie wykaraskam, ja się pytam. Chyba górą lepiej. Nie no, ten jest fajny, sprytny taki. Akurat takich terenów, a Tatrzą, to ja bym się tutaj napocił. Tu się fajnie jeździ. Idealnie. O. Czekaj, wolniej. To tu zrzut jest? A nie, przejazd.
fajnie się skrabuje na takie górki. Dobra, może przyjedziemy. No, sobie poradził. Dobra, i teraz co? Szybki teleporcik. No tak, to mapa właściwie jest, można by powiedzieć, poczyszczona. Tutaj nie ma już zadań. Więc od razu startujemy sobie z tym, z... No, z jakąś kolejną ekspedycją, tylko że na innej mapie. Tu i po sprawie. Chyba po sprawie, mam nadzieję. No taka, można by powiedzieć, że ta mapa była lekko wymagająca. Ale już nie na takich jeździłem, szczerze mówiąc. Były o wiele gorsze. Najważniejsze to, żeby zdobyć dobre ciężarówki i najlepsze modyfikacje do nich. Jak się ma naprawdę dobre ciężarówki, to żadna mapa nie stanowi wielkiego wyzwania. To jest główna zasada tej gry. Dobra, od razu lecimy z czymś innym. Koniec. Dziękuję bardzo. Było miło. Do centrali. 16 minut, 17 prawie. No dobra, to co? Ta mapa już jest załatwiona. Wszystkie główne, wszystkie poboczniaki. To co, bierzemy się po kolei? Tu wiem, że jest dużo poboczniaków, bo ta mapa chyba dopiero co była odkryta. Czy nie, czy to ta chyba, Dobra, polećmy z tym. Lećmy z górskimi labiryntami, co tu jest? Opony, o. Anko 4. Dobra, lecimy z tym. I co tu trzeba? Budowa mostu. To ja myślę, że co? Bierzemy cywiliana. Civilian. Najlepszy z tego wszystkiego. I co? I chyba lecimy tak. Może jeszcze jakiegoś mechanika? Właściwie to bym wziął tutaj paru tych gości, bo może jakieś poboczniaki po drodze porobimy. No by się przydało. Jak coś będzie, to się porobi. Bo nie pamiętam, ile na tej mapie jest jeszcze tych poboczniaków, czy w ogóle jakieś są. Czekaj, to było gdzieś tutaj chyba te zadania. A tu jedna chyba jest tylko baza. Może później jakaś jeszcze dojdzie. Dobra, lecimy stąd. Tak, poskanowane. I teraz co? I teraz trzeba by było tutaj. Znajdź w obozie informacje o kolejnym miejscu. No tutaj co to jest? Na krawędzi zatrucie przyrody. Mało tych poboczniaków, myślałem, że tego jest więcej.
Czekaj, zatrucie przyrody. Szczegóły. O, to bym to porobił przy okazji. System monitorujący mobilna wiertnia. I to start. I co jeszcze? Na krawędzi. A czekaj, system monitorujący mobilna wiertnia 2 dalmierze. System monitorujący mobilna wiertnia 2 dalmierze. 2 dalmierze. System monitorujący mobilna wiertnia. System monitorujący mobilna wiertnia 2 dalmierze. Dobra, to trzeba będzie pobrać wszystko. 2 dalmierze. System monitorujący mobilna wiertnia. No i idealnie, dobra. Jeszcze zapas paliwa bym sobie też wziął na wszelki wypadek. Coś czuję, że będzie trochę jeżdżenia. No i dobra, no i jestem przygotowany. Nie myślałem, że akurat dobrze trafię, bo tutaj logistyk widziałem, był potrzebny. Dobra, tylko teraz jak tu przejechać? No, bo już właściwie nie pamiętam w ogóle tej mapy. Tutaj fajnie widzę, łasko jest, to można by było jakoś tędy i tędy chyba, czy nie za bardzo. Ale gdzie tu są przeprawy, bo naprawdę już nie pamiętam tej mapy w ogóle. Tędy. Albo i brzegiem można jechać. Tutaj. No, kawał drogi, jakby nie patrzeć. Tędy. O, jakieś to za kryształki. Jest brud. Smród i ubóstwo. Czekaj. Tutaj będzie problematycznie, pamiętam. Oj, no nie wiem, trzeba będzie się albo tędy jakoś wskrabać, albo tutaj. Pamiętam, że tutaj to było naprawdę nieciekawie. No, dobra, będziemy kombinować, ale tutaj to tak... No nie za bardzo, szczerze mówiąc, to wygląda. Może dobrze by było postawić ten drona towarowego, chociaż w sumie ile tam jeszcze 4 ekspedycje i po sprawie, więc myślę, że dam sobie spokój. Aby się głupio nie wywalić tutaj. Czekaj. No i aby się głupio nie wywalić, ale. A dobra, tu są porusiki. Dobra, to sobie wezmę w razie czego stąd. Ja mówię, oby się głupio nie wywalić, a 2 podnośniki to trochę mało. Znając moje szczęście, to będę leżał na pierwszym lepszym zakręcie. Dobra. Tutaj pobrać fanty stąd. Już cały zapakowany jestem. Jak tu przejechać, żeby było dobrze? Czekaj, na drugą stronę? No. Kiepsko to wygląda z każdej strony. Kiepsiówno. Tylko się nie wywal. Stój. Uspokójmy grę. Jakby to powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.
Nie, no kurna, znowu będę się za krzaczory łapał. Ile tego mamy? 10, dobra. Jest nieźle. Też nie wygląda to dobrze, zaraz płynę z prądem i tyle mnie widzieli. No, albo się położę bokiem i to to samo będzie. Dobra, jesteśmy. Żeby ten brzeg był bardziej płaski. On taki jest skośny. Czekaj, czekaj, ognia, no. Dawaj na górę. Jest nieźle. Zobaczmy, jak to będzie dalej z tym wszystkim. Więc to jest nieźle, nieźle, a potem wszystko się pieprzy. Cały misterny plan bierze w łeb. Jeszcze jest ok. Czemu ty musisz się tak rozwalać, ty? Dobra, czekaj, czekaj, odznaczymy to. A, tu brud jest w ogóle. A, czekaj, 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 czekaj. Tutaj nie przyjadę nigdzie chyba. Tutaj być może. A nie, tutaj jest też brud, dobra. Jest ok. Dobrze jest. No, to będzie taka rozbudowana ekspedycja. Dwa poboczniaki plus jeszcze główne, gdzie trzeba dosyć daleki kawałek przebyć. O, tu kolejny ten zrzut, dobra. Kiepsko. No ale co? Ja nie wezmę Onyxa? No, mam nadzieję, że nie będę leżał, bo by było tragicznie, jakby swoje kamyczki wymienił na podnośniki. To byłby szczyt głupoty. No, tutaj wszystko jest możliwe, zwłaszcza, że ten mapa nie wygląda najlepiej. I trochę dużo skał jest. Czekaj, tu się chyba da przejechać. Da się, tak. Jest okej, dobra, tutaj sobie przyjedziemy.
No to tutaj jest? Ja myślałem, że gdzieś naprawdę wysoko na górze. Tutaj to sobie wjadę bez większych problemów. Chyba. Bo patrzę teraz, że tutaj takie skałki są. Oho. Nie, bezproblemowo. Nie pod takie góry skaliste się już wjeżdżało. Jedź, 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 jedź. Jedź, ciągnij, czy rób cokolwiek mądrego. Dobra, tutaj już... no tu jednak jeszcze coś dalej. A mnie wypierdzieliło aż tutaj. A czemu? Dotrzyj na miejsce ekspedycji, rozstaw pierwszy dalmierz. Pierwszy i co, i gdzieś drugi to będzie tutaj? Czy oni sobie w kulki lecą? Dobra, może stąd pojadę tędy. Dobra, niech będzie, no. Se kurna w kulki lecą ze mną. Jak to tu wygląda? Weź ty i bądź młody, tu ubalansuj na krawędzi. Oj, kiepsko to wygląda, kiepsko. Nie wiem, dlaczego ja się porwałem na takie coś. Tutaj bym sobie podjechał, przejechał, dojechał, wjechał, wyjechał i tyle by było. Naprawdę nie wiem, czy jechać, czy potem... A jak te zadanie się rozkładało tam? Wiem, że jedno było tam, a dwa kolejne nie były gdzieś tutaj i tutaj? Albo tu i tu? Kurczę, no. I mam teraz naprawdę duży dylemat. Czy jechać i to przejechać wszystko tędy i potem tu jakoś? Może trochę być cienko z paliwem. Dobra, odpuszczę sobie. Znaczy pojadę tu, tu. Pojadę tędy i tutaj do głównego, bo tu może być różnie, dobra. Ewentualnie potem się będę jakoś tam wracał za trucie przyrody. Chciałem, że tu dojadę i finito, i po sprawie. Czekaj, trochę czas by się przydało przesunąć. I tak, dobra, jedziemy tam, bo tutaj może być różnie. To mogłem więcej też paliwa wziąć, bo nie pomyślałem, że będą aż takie manewry. Skoro już to zacząłem, to chciałbym to dokończyć, ale... No nie wiem. Przede wszystkim podstawowa ekspedycja, a takie poboczniaki... To już przynajmniej wiem, o co tu chodzi, więc bym się przygotował nawet lepiej na coś takiego. Oho. Kolejna super wspinaczka. Noż kurna, no znowu mnie tu... Wy mówicie, że to jest podejście wasze, tak? O, zaraz się ześlizgnę i tyle z tego podejścia będzie. Jedź! Czemu ty zawsze stajesz ukoniem? Trochę mało mocy ma przez to skrzynię biegów, ale przynajmniej aż tak się nie zastanawia bardzo, jak przy terenowej. Na jakim biegu podjeżdżać. Jedź, 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 jedź. Jeszcze raz pół. Czekaj, czekaj, jak to przejechać w mądry jakiś sposób? Tego się nie da w mądry sposób przejechać. Czekaj, tutaj chyba jest brud z tyłu. Aha, o tędy by się przydało chyba śmignąć. A tutaj mądrzejszych sposobów to ja nie widzę niestety.
No i przydałby się ten snorkel, przydał. Chociaż jeszcze sobie radzę, tylko zaraz płynę z prądem normalnie. I tak już bokiem jadę. Jedź. Te całkowicie się bokiem odwrócił, to nie wiem, czy by się nie wywalił. Już nawet nie takie przygody miałem. No to już jestem na wszystko przygotowany w tej grze. Mam nadzieję, że to jeden i ostateczny końcowy punkt, że nie będą mnie rzucić gdzieś po mapie dalej. Już. Dobra, to dziękuję, do widzenia. I co, jeszcze nie koniec? Etap, tak, etap mówicie. Dobra, jakoś tu może przejadę tędy. Zostaw mobilną wierzchnię. A, no to mam, dobra, jest okej. Okay. O, jeszcze system monitorujący, no super, to nie wszystko będzie w tym zadanku. Nie, ale obie rzeczy mam, więc jest okej, tylko że... Może trochę jeszcze trzeba będzie pojeździć tutaj. Ciekawe w końcu, kiedy zdobędę ten wysoki snorkel. Tutaj niski snorkel się zdobywa? Nie zwróciłem uwagi. Trzeba z tyłu coś gdzieś... O kurna, to mnie załatwili nieźle. To mnie nieźle załatwili. Jedno tu, drugie tu, trzecie tu. Czy tu? O, tu. To mnie ładnie załatwili. Nie ma co. Nie spodziewałem się, że aż taki slalom gigant tutaj będzie. I teraz pytanie, jechać tam? No chyba trzeba będzie jechać i potem tędy i... Super, po prostu super. Dobra, paliwa na maksa bierzemy i... Będziemy kombinować. Oj, przez te przejechać, to ja dziękuję. Ale nie, dobra, myślę, że może lepiej będzie... Tędy chyba, bo wiem, że tutaj jest jakiś przejazd. A tu już będziemy kombinować dalej. Ale mnie załatwili. To miał być krótki wypad. Wpad i wypad. Już na taki krótki się nie zapowiada. Co najmniej godzina z kawałkiem. Może jakbym się nie porwał na te poboczniaki, tylko zajął się głównym, to na pewno by było tak krócej. Ale nie, przecież tu jeszcze poboczniaki zostały, to zupełnie poboczniaki też. No bo jak to tak?
I masz, co chciałeś. Dobra, to mamy już wszystko oprócz paliwa. Się zgracę tylko i tyle będzie. Czekaj. Szybka naprawa. Dobra, i jeszcze wezmę te części. Do 300 niech będzie. No co, zaraz znowu się rozwalisz? Dobra, to tam jedziemy. Załatwiamy sprawę z tym poboczniakiem. Załatwiamy sprawę z kolejnym poboczniakiem. I dopiero wtedy się weźmiemy za główne. A szczerze mówiąc, to myślałem, że na tej mapie jest więcej tych poboczniaków, bo to tylko dwa zostały w sumie. No i nawet i lepiej. Co, potem wpadamy tylko na główne ekspedycję, załatwiamy i spadamy. No chociaż, co prawda, mogą się pewnie jeszcze jakieś poboczniaki trafić, bo tak jak ostatnio też mapa była wyczyszczona, a nagle się coś tam jeszcze pojawiło. Jest jakiś zjazd w ogóle? No czekaj, ja muszę tam zjeżdżać. No to co to? A tutaj jest ten mostek, ale... Nie no, ja tędy nie jadę w życiu. Ja wiem, że jest zjazd. Marny to marny, ale jest zjazd i jest niżej o wiele. Tu jest chyba jakiś ten zrzut, czy nie? Gdzieś chyba w pobliżu. Dobra, pierdzielić zrzut. A, chyba po drodze będzie. Jak tu się przecisnąć przez to? Dziadostwo. To jest najważniejsze. Oj, ja chyba tutaj źle wjechałem. Czekaj. Dron. O, jeszcze lepiej. No, będę siedział i tyle między tymi krzakami. Wyjeżdżę. Nie trzeba było tu w ogóle skręcać, tylko trzeba było jeszcze dalej jechać. Tak się pośpieszyłem. Dobra, tutaj... Ale właściwie, co, paliwa nie potrzebuję aż tyle. No i wszystko, i więcej tak nie wezmę. Dobra, tutaj czekaj. Chwila momentu, jak tutaj przejechać? Chyba tędy bokiem. Tak, dobra. Już to kurkę widzę. Czekaj, trochę jaśniej. Od razu lepiej. Żebym ja się tu kurkę nie utopił. Jak tu głęboko jest? Może lepiej tamtędy było jechać. Nie, gdzie do groma nie pojadę, tamtędy. Nie, no przyjadę. Co, ja nie przyjadę? Jasne, że przyjadę, tylko...
z różnym skutkiem może być. Dobra, przynajmniej jedno już będzie załatwione. Jedno będzie załatwione i teraz też niezbyt dobre to zadanie się szykuje, bo trzeba będzie na tej krawędzi popierdzielać. I kurna, nie możesz się naprawdę czasami złapać jakiegoś konkretnego drzewa zawsze za krzaki. Dobra, i teraz ciach i ciach i po sprawie. Jaki to jest ten snorkel? Niski? Chyba niski. No niskim, może chociaż do tego przynajmniej. Dobra, jedno załatwione, teraz robimy te drugie dziadostwo na krawędzi. I teraz tak, trzeba będzie popierdzielać tędy. Jakoś trzeba będzie na górę wjechać. No, tutaj to dopiero się zacznie. I nie wiem też, czy tędy przyjadę, ale chyba przyjadę. Tutaj chyba idzie to jakoś w dół. Oj, tutaj to będzie. Oj, będzie. Przesrane. Tutaj też nie będzie lekko, żeby wjechać tam na górę. No, chyba nie. Chyba nie będzie lekko. Jeszcze tu nie wiem, jak głęboko jest. No co, się zawiesiłeś na tym? Poszło. Pierwszy etap przynajmniej. Szybciej trochę. Środek rozpadliska, super. Dobra, wracamy na szlak. Już tu raz byłem. Bardziej powinienem się zająć główną ekspedycją, a nie tymi poboczniakami, ale no już niech będzie. Skoro się nimi zająłem, to chciałbym dokończyć. Na razie tu jeszcze jest ok, ale tam dalej to będzie dosyć wąskawo z tego, co widać na mapie. No tutaj też chyba nie odwaliłem tego, ale części mam, jest ok. A jakbym się uparł, to i górą bym przejechał. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No ale zabawa to dopiero teraz się zacznie. Czekaj, dobrze by było to trochę naprawić. O, aż dwa koła poszły.
Jak tak dalej pójdzie, to na pewno zrobię ten achievement na naprawę. Na razie jeszcze tragedii nie ma, ale już naprawdę wąskawo się zaczyna robić. Dobrze, że chociaż Tatro tędy nie pojechałem. No i tutaj łatwo się ześlizgnąć. Te opony są dobre na błoto, ale nie na skały. O tym właśnie mówię. Czekaj, tutaj to kotwica jak nic. A mam jeszcze ich trochę, także lepiej korzystać niż nie korzystać, a potem żałować. Trochę cienko. Ale dobra, lepsze to niż nic. Ach, poszło i bez tego. Dobra, jedna miejscówka, jeszcze jedna. Zakładam, że na drugim końcu, tak? Tych rozpadlisk. Dobra, jakoś tu się dośmignie. Nie ma szans, tu będzie zjazd, tu będzie potem podjazd i cofanie na 100%. Na 100%. Tędy nie wjadę, nie ma szans. Może jakbym się uparł. No nie wygląda to z tej strony aż tak tragicznie, ale no nie wiem, żeby o taki wjazd był jak tutaj, to bym wjechał. No zobaczymy, no, niech będzie. Niech będzie, że spróbuję, jeśli będzie jeszcze w miarę. Czekaj, dobra, może dron. Dron by się przydał z... nie, to wygląda tragikomicznie. Nawet nie tragicznie, to już jest tragikomedia. A tam to już tym bardziej. Nie ma szans nawet. Tędy, czy lepiej było jechać tutaj bardziej? Tutaj też nie wygląda to dobrze. Tam ześlizgnę i tyle mnie widzieli zaraz. O, dobra, jakoś się przejechało. Cudem. Czekaj. No tu już jest balansowanie, kurno, na krawędzi, jak nic. Czekaj, a tędy bym nie wjechał? Nie chce mi się naprawdę obejrzeć tego wszystkiego. Nie, no tam już bym sobie dalej nie poradził, nie ma szans. Dobra, jedziemy tutaj i jedziemy dookoła. To jest najrozsądniejsza opcja. Ja co prawda nie należę do najrozsądniejszych ludzi, jeśli chodzi o takie wyprawy, ale czasami trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek. Dobra, jedziemy dookoła. Stawiamy co trzeba i jedziemy na główne zadanie. Myślę, że jeszcze ze 2-3 godzinki i będzie chyba cała mapa zrobiona. Już nie będzie, już nawet nie będzie po co tu wracać. Bo tak, poboczniaki porobione,
No, myślę, no za jakieś 2-3 godzinki zrobię te główne. Już w Karpatach będą dwie mapy całe odhaczone. Czekaj, ja na pewno dobrą opcję wybrałem jazdy tędy. Innej raczej nie ma, no chyba że tędy. Nie, nie ma innej opcji. Kurczę. Teraz lepiej jest, dobra, widnie. No to tak, gonimy tutaj i potem na główne. Kurczę, no słabo to wygląda. Nie, nie rób mi takich jajec. Dobra. Jesteśmy na górze. Aha, zgrać się totalnie. I tu za modyfikacja ciężkie błotniki. I teraz tak, lecimy na główne. Czyli do końca, na lewo. Tutaj? Czy nie tutaj? Nie, no tutaj. Tutaj, bo trzeba będzie tutaj dojechać, tutaj wjechać, tutaj przejechać i tu dojechać. Nie, sobie odpuszczę. Te chyba 3 punkty będą do odwiedzenia, z tego co pamiętam. No tak trochę się rozwlekła ta ekspedycja. Tutaj mógłbym przyjechać, po co aż tam jechać. Czekaj, mógłbym albo i nie mógłbym. Czasem nie jest dosyć stromo. Nie jest. No ale co, ja nie przyjadę. W takich strumiznach już się jeździło. Kurna, cwaniakuj dalej, to zobaczysz, na pewno będziesz zaraz leżał na boku.
Stonehenge. Jakiś taki rozwalony trochę. Dobra, gdzie teraz? O kurka, ale mnie to wyekspediowało. Przecież ja tam się kręciłem wcześniej. Może i lepiej było od razu tutaj zajechać i bym te poboczniaki robił. No cudownie po prostu. Tutaj jakiś przejazd trzeba będzie szukać. No genialnie, wyekspediowało mnie idealnie, nie ma co. Tutaj może paliwo wezmę. Nie, no głupio zrobiłem, nie wiedziałem, że akurat, no, przypuszczam, że tam. Ale... No, zabrałem się za te poboczniaki. I tak wyszło. Trzeba było robić jedno od razu zaraz przy drugim. Najpierw główne, potem poboczniaki ewentualnie. I by było dobrze. Czekaj, tu chyba jest coś. No, w sumie. To tak obok. No, przyjadę. Aha, dziurzko. Dobra, naprawmy tu trochę. O, mało już tego. Skrzynia biegów tylko trzeszczy. Nie wiem, nie, no jak szybko jedzie, no to tak z tego rozpędu fajnie pokonuje te dziury, ale za bardzo się rozwala. Nie, dobra, cham wolniej trochę. No, tutaj przecież byłem, no przed chwilą dosłownie. To dziadostwo rozstawiałem. Czy bym wiedział, że to akurat idealnie tutaj będzie, to bym jako jakiś mądrzejszy sposób opracował, odwiedzając kolejnych miejsc.
dobra, jeszcze jedna miejscówka z tego co pamiętam. A, tutaj byłem, no tak. Aż tam? To ja chyba się holuję do domu. I to jest za daleko. Nie no, gdzie do choroby jasnej, ciasnej, aż taki kawał. Tak, holowanko szybkie do domku. To jest, co to, to jest? Gdzie to jest? Tutaj? I tak, i jedziemy znowu w tą samą stronę. Tędy, tędy, tędy. Jakoś tutaj. I co, i na szczycie. Czyli tutaj. Tutaj jedziemy, tutaj, tutaj i tutaj. Znajdź ostatni punkt docelowy. No to chyba w tym miejscu, co pokazuje na mapie. Czekaj, tu paliwo jest jakieś? Jeszcze trochę jest. Dobra. A, części. Koła się przydadzą. Nigdy nic nie wiadomo. Pokonywanie mojego ulubionego brudu czy brodu się mówi. Czekaj, ja wcześniej koło drzewa tam jechałem. Znaczy nie tym razem, tylko wcześniej je grałem. Tam chyba lepszy przejazd jest. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Już teraz to dojechać do punktu docelowego. Aha. Weź się kurna dojedź. No dobra, ale przynajmniej pierwszy raz leżę tutaj. Bywało o wiele gorzej czasami. No nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nie mówiłem? No chłopie, kurna, jedna ta. Jeden podnośnik. Dobra, będę jaja, znowu trzeba będzie się holować. Zaczynać od tego, od bazy. Nie. Kurna, no! Wywalę się! Kurna, twojaż jasność. Czemu ty mnie tak straszysz? I to jak nie ma podnośników jeszcze na dodatek. Koła w porządku? Nie, no jasne, że nie. Czemu tych kół nie można bardziej naprawić? Już mi się już ciepło robi. I to nie tylko ze względu, że siedzę tutaj w tym skwarze. Dobra, jak tu wjechać, żeby było dobrze? Czekaj. Tędy nie wjadę? No, szczerze mówiąc, ja bym nie chciał tutaj
jakichś karkołomnych wyczynów wyrabiać, bo będzie źle. On jest chyba lepszy dojazd ogólnie rzecz biorąc. Tutaj nawet jest lepszy dojazd jadąc bokiem albo między tymi drzewami. Nie, dobra, nie będę kombinował, bo zaraz będę leżał, a od tych kombinacji to najczęściej się dobre rzeczy nie dzieją. Wolę lekko objechać ten teren niż się pchać przez najgorsze dziury. Czekaj, jakoś... Aha, żeby się tutaj chociaż gdzieś nie ten tegować. W tym boje oro. Dobra, tutaj już powinno być okej. No jedź. Coś tam ciekawego jest? No, w sumie biorę wszystko. Zawsze tu więcej fantów do sprzedania. Dobra. Mam nadzieję, że to już koniec. Koniec? No proszę, koniec. No, nareszcie. Udało się. Opony. Ciekawe do czego. Ile to trwało? No, godzina.